Witam Was na pszenicy spod lasu. Obok sąsiada rzepak. Kurwa, jedną wyłączyłem i tak polizałem. Nie wiem, czy był akurat liście, że wystarczy, wstyrczał. No dobra, może sąsiad wybaczy. Także sąsiad, nie gniewaj się, nie chciałem i tak rozłączyłem, żeby właśnie było wszystko w porządku. No i się nie udało. No i dobra, to zaraz wyjdziemy. Nie będziemy znaczyć, a bo i tak jest łuk. Zaraz sobie wyjdziemy. C4, jakoś nie wiem. O, 9,4 na godzinę wystarczy, 1350 obrotów. To pole w miarę równe, nie jest gdzieś pod górka ani nic. No, rozłączymy hydraulikę, zaoszczędzimy trochę paliwa. No i na początek, bo niektórzy nie chcą oglądać tego marudzenia, przynudzania. Także takich pozdrawiam, co oglądają, takich, co też nie mają czasu, a chcą się coś dowiedzieć, to też pozdrawiam. A tu kurwa co? A, on se znaczył, nie znaczył. Zobaczcie, jak podwójna dawka Trinexapa, getylu i wszystkiego, kurde, co zrobiła z pszenicą. Aż to numer. Tu nie psikał, a tam się już zjeżdżało i psikał. Ja sobie tutaj lecę. Tutaj jest dopiero pszenica po tej jedynce, miesiąc czasu utrwało. Tu nawet widać takie większe paski, to na kim tego, że belka mi gdzieś nurkowała, albo coś w tym rodzaju było. Tutaj sobie leci. O, miotła. Ale ma rolnik mietlisko, kurwa, trzeba by wyrwać. Trzeba będzie wyjść. Klimatyzacji nie zrobiłem, bo nie było kiedy. Tu sobie dzik dał już spokój. I tu rolniku załącz hydraulikę, bo tu jeszcze będzie trochę pomachać na boki. Może na początek powiem, kiedy ta pszenica była siana? 29 października albo 30, tak coś pamiętam, ostatnio w telefonie sobie przeglądałem. On mi te zdjęcia ładuje i to było w tym okresie. Zaznaczyć, ale oczywiście, panie profesorze. No, już belkę zanurkowała. O, jakie kurde słoneczko mnie się tutaj wyciąga. Cała wieś pojechała u mnie. Ja to jak zwykle ostatni, no, ale mniejsza o to. No i tutaj ładnie widać, że gdzieś procenty mu posprzyjały i on tą zahaczył. O, tu też mietlisko. Dwie miotły chyba na całe pole. On sobie gdzieś tu ją załączył, tą belkę, bo przekroczyło mu procenty. I zobaczcie sobie, jak jest przełożone, jak 0,6 Trinexapa getylu i litr CCC wpłynąłby na pszenicę. Wyciął ją z butów. Wyciął ją z butów totalnie. Teraz widzę, że nie załączył w ogóle. No i może dobrze. Ona dostała podwójną dawkę wszystkiego, także nie jest dobrze. No i teraz sobie tutaj lecę, bo miałem powiedzieć, że się jak zwykle rozmarzyłem o czymś innym. Leci sobie tutaj prochiokonazol w dawce 150 gram na hektar i difekonazol. Pypcha difekonazol, co ty rolniku opowiadasz? Ja już z rzepaku, wiecie, żaden difekonazol. Leci tutaj azizoschrobina. Dobra, ty się naucz kurde pryskać, albo nie wiem, znowu to tam się pozmieniało. Azizoschrobina, jak widzicie, moje środki podziałały w dawce, a ze skrobina w dawce, wiedziałem, że tu będzie niebo oglądał, w dawce 125 gram na hektar i taką sobie mieszaninką cisnę, a i pół litra aminokwasu sobie dorzuciłem. Mówią, że to stresy, nie stresy, no, aminokwasy bardzo podrożały,
względem tamtego sezonu, gdzie kosztowała bańka niecałe 800 zł, a dzisiaj już kosztuje ponad 1000. No. Powiedzcie mi, co względem tamtego sezonu nie podrożało? Nawóz staniał, tak? No ale on staniał, jak już wszyscy porobili w polu, czyli pod kukurydzę ponawozili, no to wtedy staniał, no. Ale jak trzeba było na pierwszy strzał i na drugi zboża, to nie był tani. No i ja sobie tutaj dokładam pół litra aminokwasów. No, tu był litr chyba w tej jedynce, to te pół. No to tak wyjdzie mi tam, nie wiem, w granicach 80 zł na hektar. To już nie jest tak mało, tak się wydaje, a 8 dych na hektar. To by dzisiaj 50 litrów RSM-u dołożył. No ale dobra. Może ten RSM to nie jest wszystko, jeśli chodzi o pszenicę, bo ja już mam tutaj doświadczenia, gratowałem te zboża tymi aminokwasami i później mówiłem, kurde, dlaczego ja nie ratowałem ich wszystkich? Czyli one tak naprawdę coś tam nam wnoszą. Tu zobaczcie, jak przyciągnąłem belka, jak GPS, normalnie aż rudo. Rudo. Na polu. Tam jest piękny przykład, jak pszenica była nieopryskana znowu. I jest wyższa. Także mamy tutaj wiele kontrolek na pszenicy spod lasu. Mamy wiele kontrolek, jeśli chodzi o przepryskanie, niedopryskanie. No, baleczka w miarę nisko. No, nie chcę tak mocno grzać 9, no to dobra, to już tak optymalnie. Ale wydaje mi się, czy teraz bym musiał zobaczyć, abym spadł na tą wartość. Tak, tak dobrze myślałem. Bo zawsze było 200 litrów i 9 na godzinę to było 3 bary. A teraz jest 9,1, no ale 198, no i 2,6, 2,7. 3 właśnie po wymianie tego ringu, już podkręciłem ten zawór, bo wiecie, może teraz no, lżej dużo chodzi. Czy tam delikatnie gdzieś nie ucieka, by nie trzeba było mu jeszcze tam podkręciołka zrobić. Wydaje mi się, że tak. No, także spotykamy się po ponad miesiącu od tej jedynki, bo było tam w okolicach 20-22 kwietnia. No i pszenica jeszcze jest zielona, a to jest asory, którą grzybek lubi. Ja już widzę tam gdzieś liście, niektóre są podchrumkowane. Ja sobie tu pozwolę wyjść. Tylko niech on mnie się tutaj ustabilizuje, wjedzie. On tak praktycznie ma ten opryskiwacz, jak ty wyjeżdżasz z łanu i wjeżdżasz w łan, to on praktycznie cały czas po łuku jedzie. Jest skurczysyn długi do tyłu, zobaczcie. No to zaraz za prosto i zaraz tutaj skręca. No taki jest, niekompaktowy. Ale ma rolnik pszenicę, kurde, po kolana, a to jeszcze kłosa nie ma. O ja pierdyle. Za mało skracacza. Trzeba było walić rolniku jak wściekły lis. Dobra, przejdziemy pod spodem. No jeszcze tutaj właśnie podkręcę. Wcześniej podkręciłem obrót, to teraz tak mniej więcej też obrót. No i wracamy sobie do ciągnika. Aha, czy coś tu nie cieknie na tym zaworze moim? Ja nie sprawdzałem, szczerze mówiąc. I nie wydaje się, żeby to źle leciało. Tu jest ten mój pomasta, ten psikacz, co używałem. Dobra. Jak tam pokrycie? 220 litrów na hektar. Widzicie, ile zarodnika grzybni jest? Wciul. A już nam wychodzi liść flagowy. Dlatego mówię, trzeba jechać, kurwa! Niestety. Ja wiem, że ceny nie zachęcają, ale jak ceny nie zachęcają, grzyby nie zachęcają, to my zaraz będziemy mieli w zbiorniku, kurde, tu wygląda dobrze. Tu wygląda dobrze ta pszenica, jak na tak późny siew, na późny, nie, dla mnie to wczesne, ale dla większości może to wasz byłby późny. To ja, o, teraz mu dowaliło na wejściu ciśnienia, no ale dobra, zobaczymy, jak będzie robił, bo może zaraz za dużo jeszcze ten obrót, może pół.
może pół. No ale szczęście takie, że odpalam opryskiwacz, bierze i pryska. A nie jak wcześniej, że przyjeżdżam, rozkładam belkę i nie ma ciśnienia. O, zdarza się najlepszym. 20 minut już go rozłożyłem i złożyłem mniej więcej, czy 25. Z wyciągnięciem i ze złożeniem to z pół godziny się zeszło. No i tu niestety oset. Oset jeszcze jednego roku został mi tu z kukurydzy i tak się właśnie panoszył. Ale on już jest zatrzymany, chyba na tyle skutecznie, że on już mi tutaj już więcej nie urośnie. Chociaż nie wiadomo. Chociaż nie wiadomo, bo on azot też w ziemi ma. Też go ciągnie, no ale miejmy nadzieję, że na tyle. Jednak dobrze, że tu pojechałem z tą poprawką. To był takim rzutem na taśmę i bo jest tych ostów. Tu jakąś trawę w ogóle przyniosłem. Ciur wie skąd. Jest tych ostów tutaj, także dobrze, że to było pojechane. O i tutaj jest, macie kontrolkę, gdzie załączył później oprysk i widać, że ta pszenica tam jest, przepraszam, większa. Albo ja zanurkowałem, może tak być, że zanurkowałem. No słońce opadające jest najgorsze dla traktorzysty, ale okulary mam takie dosyć jasne, mam jeszcze ciemniejsze. O, Piotruś, pozdrawiam cię! Mówiłem, że wszyscy wyjechali. Piotruś, wyłącz światło, oszczędzaj prąd. Dobra, ja wyłączone mam. Ja mam wyłączone i Piotruś leci. No to wiesz, uczyliśmy się wszyscy. U mnie się to namnożyło piekielnie dużo tych zabiegów. Przyznaję się bez bicia, że to pszenica, kukurydza, groszek, rzepak od razu jak tylko wróciłem. No ale dobra, no zrobimy pszenicę i wracamy do kukurydzy. No i się właśnie cały czas zastanawiam nad tymi kołami, czy ja sobie nie zmienię ich, obrócę na te 1,5 metra, czy tam ile wyjdzie i no w pszenicy to jest idealnie, mówię, no to jest mieszczońsko jak skurczysyn, ale w kukurydze to jest taki już styk. No to dobra, ja was tu nie przynudzam. Czym tam Piotruś pryska? Dużym? Konfigurował do dużego. No Piotrek też sobie kupił nowy opryskiwacz. Chyba Kvernelanda. Chyba Kvernelanda. O, zamieniłby człowiek trzy słowa, ale ja już jadę w innym kierunku. Oj ty kurde. Mówię, czasami jest tak, że jak rozłączę tą hydraulikę, on się buja na boki i on czasami lepiej się sam stabilizuje, niż ja taką tym siłownikiem go przepnę na jedną, za chwilę wracam na drugą. No nie zawsze tak jest, ale załóżmy, że by się to jakoś sprawdzało. Teraz on sobie rozłącza. No opryskiwacz na nawigacji to jest naprawdę już ulga dla traktorzysty jak skurczysyn. To już naprawdę wieczór, nie wieczór, to już was nic nie interesuje. Automat, pyk, pyk, pyk. Jest to oszczędność w nawożeniu, we wszystkim. O, jaka piękna pszenica na PH4. Można i tak, nie? No co tam? Co tam się czaić? Dobra, ja mam PH8. Też źle. No ale ten siarcan magnezu tu poszedł. 200 i 300 kilo dookoła i widzę, że ożyła trochę pszenica, ożyła. No tu jeszcze gdzieś GPS-ek załączył. Ożyła. Dobra. Rozłączyło. No tutaj też na starcie widzę, jak startowałem, to ładnie to wygląda. To jest pszenica spod lasu. Do usłyszenia, cześć.